Na poniższym wykresie czworokąt EFGH powstał w wyniku szeregu przekształceń czworokąta ABCD. I mamy jeszcze parę dodatkowych informacji. Miara kąta A wynosi 69 stopni, miara kąta B wynosi 102 stopnie, miara kąta G wynosi 145 stopni i miara kąta H wynosi 44 stopnie. Które z dodatkowych informacji są wystarczające, żeby dojść do wniosku, że jedyne wykorzystane przekształcenia to przesunięcia równoległe, obroty, symetrie osiowe i jednokładności. Żadnych innych przekształceń geometrycznych nie bierzemy pod uwagę. Inaczej mówiąc, jeżeli wykorzystujemy jedynie przesunięcia równoległe, obroty, symetrie osiowe i jednokładności i nic innego, to to oznacza, że te dwie figury są podobne. Jeżeli druga część tego zdania jest prawdziwa, to mamy do czynienia z czworokątami podobnymi. Jeszcze inaczej możemy powiedzieć tak. Która z tych informacji, pierwsza, druga, trzecia albo żadna z nich, jest wystarczająca, żeby jednoznacznie ocenić, że te dwa czworokąty są podobne? Albo jeszcze inaczej, że możemy jeden przekształcić w drugi, jedynie korzystając z przesunięć równoległych obrotów symetrii osiowych i jednokładności. Przyjrzyjmy się pierwszej odpowiedzi. Mamy dane, że miara kąta C wynosi 145 stopni, czyli miara tego kąta wynosi 145 stopni. I że miara kąta E wynosi 69 stopni, czyli że tutaj jest 69 stopni. Posiadając takie informacje, znamy miary trzech kątów w każdym czworokącie. Jeżeli znamy miary trzech kątów, to możemy obliczyć miarę kąta czwartego, bo suma miar kątów wewnętrznych w czworokącie wynosi 360 stopni. Czyli jeżeli chcemy obliczyć miarę kąta F, powiedzmy, że jest to miara x, to możemy zapisać, że x plus 69 stopni plus 145 stopni plus 44 stopnie. Równa się 360 stopni. Obliczmy to przy pomocy kalkulatora. x będzie równe 360 minus miary tych trzech kątów. 360 minus 69 minus 145 minus 44 równa się 102 stopnie, czyli ten kąt ma miarę 102 stopnie. Zauważcie, że te dwa czworokąty mają już teraz Trzy kąty o tych samych miarach. Ten kąt ma miarę 69 stopni i ten też ma miarę 69 stopni. Przesuwamy się o jeden w prawo i mamy 102 stopnie i tu też mamy 102 stopnie. Przesuwamy się o jeszcze jeden w prawo, mamy 145 stopni i odpowiedni kąt w drugim czworokącie również 145 stopni. A jeżeli znamy miary trzech kątów w czworokącie, to potrafimy obliczyć miarę czwartego kąta. Wiemy, że ten kąt musi mieć 44 stopnie. Jeżeli od 360 odejmiemy 145, 102 i 69, to otrzymamy 44 stopnie. Tutaj też mamy 44 stopnie. No i mamy dwa czworokąty, w których wszystkie cztery kąty są do siebie odpowiednio przystające. Jeżeli mamy dwie figury i w tych figurach Wszystkie odpowiadające sobie kąty są przystające, to wiemy, że te figury są podobne. A jeżeli wiemy, że są to figury podobne, to wiemy, że jedną z nich możemy otrzymać z drugiej poprzez przekształcenia pewnej liczby przesunięć równoległych, co oznacza jedynie zmianę położenia na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrotów. Względem jakiegoś punktu, symetrii osiowej, co można sobie wyobrazić jako odwracanie figury na drugą stronę względem jakiejś prostej, i jednokładności, czyli przeskalowania na figurę mniejszą lub większą. Czyli ta pierwsza odpowiedź jest zdecydowanie poprawna. Sprawdźmy, czy druga odpowiedź, niezależnie od pierwszej, może doprowadzić nas do wniosku, że te dwie figury są podobne. Wyczyśćmy sobie zapiski dotyczące pierwszej odpowiedzi. Co nam mówi druga odpowiedź? Miara kąta d wynosi 44 stopnie. Tutaj mamy 44 stopnie. I miara kąta f wynosi 102 stopnie. 102 stopnie. Czyli znowu mamy podaną miarę jeszcze jednego kąta w każdym z czworokątów i na tej podstawie znowu możemy obliczyć miarę ostatniego czwartego kąta. A jeżeli będziemy znali miary wszystkich czterech kątów każdego z czworokątów, to będzie łatwo określić, czy są podobne, czy nie. Podobne będą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszystkie odpowiadające sobie kąty będą do siebie przystające. Musimy mieć cztery pary kątów do siebie przystających. No to obliczmy miarę czwartego kąta w jednym i drugim czworokącie. Jeszcze raz skorzystamy z kalkulatora. 360 minus 102 minus 145 minus 44 równa się 69 stopni. Ten kąt to 69 stopni. No, i widać, że w tym czworokącie mamy 102, 69 i 44, i w tym czworokącie również mamy 102, 69 i 44. I w takim razie ten ostatni kąt musi mieć miarę 145 stopni, tak jak ten kąt. Jeżeli trzy kąty wewnętrzne w dwóch czworokątach mają takie same miary, to czwarty też musi mieć w obydwu taką samą miarę. No, i widać, że ten kąt odpowiada temu, ten kąt odpowiada temu, ten kąt odpowiada temu, i na koniec ten kąt odpowiada temu. Jeżeli dwa czworokąty mają wszystkie cztery wewnętrzne kąty odpowiednio parami przystające, to takie dwa czworokąty muszą być podobne. Czyli możemy jeden z nich otrzymać z drugiego poprzez przekształcenia pewnej liczby przesunięć równoległych, obrotów, symetrii osiowych i jednokładności. Czyli ta odpowiedź jest również poprawna. No i w takim razie informacja zawarta w każdej z tych dwóch odpowiedzi jest wystarczająca, żeby dojść do wniosku, że jedyne wykorzystane przekształcenia to te wymienione tutaj. Czyli możemy też zaznaczyć odpowiedź trzecią, że obydwie powyższe odpowiedzi są poprawne.